szczęśliwa dusza, która poznała Boga Stwórcę swojego. Szczęśliwsza jeszcze ta, która zna Jezusa Chrystusa, swojego Zbawcę. Lecz najszczęśliwsza, która obok tego doszła aż do poznania Przenajświętszej Maryi Panny, Matki Stwórcy i Zbawiciela naszego. Matka Przenajświętsza tak wysokie zajmuje pomiędzy najgłębszymi tajemnicami wiary naszej stanowisko i tak nierozdzielny z osobami Bożymi ma związek, że nie dość byłoby dla szczęścia duszy znać Boga jedynego w trzech osobach i znać Boga człowieka, Zbawiciela wszystkich ludzi, jeśli by prócz tego nie znało się i Przenajświętszej Matki, Stwórcy i Zbawcy swojego. Z radością oddajemy pobożnemu czytelnikowi dzieło, w którym nasz kochany rodak, ojciec Prokop Kapucyn, z pomocą ojców Kościoła i świętych, wykłada wezwania litanii loretańskiej. Maryja w litanii loretańskiej wielbiona. Po ponad 125 latach ponownie dostępna. Książkę i audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.